posłanka Paulina Henyk-Kloska z poselską wizytą w Międzyrzeczu. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło gościć się dzisiaj w tym niezwykle ważnym powiecie województwa lubuskiego. Ważnym również z punktu widzenia Stowarzyszenia Ruchu Polska 2050. Przyjęłam dzisiaj zaproszenie, bo dzisiaj jest ten dzień, gdzie do głowy i serca ruchu Polska 2050 dołączają również ręce, które będą poszerzać nasze możliwości i działania na poziomie samorządowym. Samorząd z punktu widzenia Polski 2050 to niezwykle ważny obszar. Jesteśmy zwolennikami przekazywania coraz więcej kompetencji właśnie na poziom samorządów, bo reforma samorządowa to ta reforma jedna z niewielu, które tak dobrze udały się przeprowadzić w Polsce. To samorząd zajmuje się najważniejszymi, najbliższymi sprawami z punktu widzenia przeciętnego obywatela i to, że dzisiaj dołączają do nas samorządowcy również tutaj w Międzyrzeczu, którzy chcą się włączyć w działania ruchu Polska 2050. Stanowi dla nas ogromne wzmocnienie, poszerza nasze możliwości, bo połączenie sił na poziomie samorządu jest dla nas niezwykle ważne. Dlatego miło mi powitać dzisiaj razem z nami pana Tomasza Markiewicza i pana Łukasza Rutę, którzy postanowili wnieść swoje ręce do pracy na poziom samorządu i wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszenia Polska 2050 naprawiać, jak to mówimy w naszym ruchu, Polskę centymetr po centymetrze. W tej chwili już nic innego mi nie pozostało, jak oddać głos zainteresowanym. Dzień dobry wszystkim zebranym. Ze szczególną estymą chciałbym powitać panią poseł, pana generała, który raczył zorganizować spotkanie. Ze swojej strony chciałbym zapewnić, że my jako samorządowcy Międzyrzecza, ja i mój serdeczny przyjaciel, kolega, będziemy wspierać ruch Szymona Hołowni Polska 2050. Przez wiele czasu rozmawialiśmy z panem Łukaszem na temat naszej przyszłości politycznej. Obserwowaliśmy to, co dzieje się na ziemi międzyrzeckiej. I pomimo tego faktu, że Rada Miejska w Międzyrzeczu wspaniale współpracuje z naszym burmistrzem i doskonale ze sobą rozmawia, rozwiązuje problemy, stwierdziliśmy, że jest też miejsce na ruch Szymona Hołowni Polska 2050. Nie wyobrażamy sobie, żebyśmy my, Tomasz Markiewicz i Łukasz Ruta, nie dołożyli swojej mocy, swojej chęci do budowania struktur. Także dajemy się do dyspozycji, stawiamy się do dyspozycji, liczymy na współpracę. Myślę, że z tego może powstać coś wspaniałego na naszych ziemiach. Jeszcze oddam głos panu Łukaszowi Rucie. Poproszę o dwa zdania. Witam Państwa serdecznie. Tyle tutaj już pięknych i mądrych słów zostało powiedziane, natomiast ze swojej strony dopowiem tylko tyle, że już mówiłem to podczas spotkań wielokrotnie. Tutaj osoba pana generała, która jest dla mnie wzorem, jakby skłoniła mnie do zwrócenia uwagi na ruch Szymona Hołowni Polska 2050. Wydaje mi się, że mamy już jako społeczeństwo, jako naród dość kłótni, dość walki na każdym poziomie, czy tym lokalnym, czy centralnym. Natomiast ten ruch jest tak prężny, tak młody i tak koncyliacyjny, że miejmy nadzieję, że pogodzi wszystkich, żebyśmy wspólnie pracowali dla dobra też nas wszystkich. Szanowni Państwo, przed nami wiele wyzwań. Samorząd przede wszystkim potrzebuje stabilności. Samorząd przede wszystkim potrzebuje pełnego pieniędzy budżetu. Dzisiaj każdego roku w
wprowadzane są nowe rozwiązania legislacyjne, które obcinają kasę samorządu systematycznie. Doszło do tego, że subwencja oświatowa w wielu miejscach w Polsce nie wystarcza na pokrycie pensji nauczycielskich, nie mówiąc o pozostałych wydatkach i zadaniach związanych z utrzymaniem placówek oświatowych, czy też planami inwestycyjnymi potrzebnymi do zorganizowania. My chcemy patrzeć na samorząd w sposób odpowiedzialny. Chcemy rozwiązać te wszystkie problemy, bo nie może być tak, że dzisiaj proponując na poziomie ogólnokrajowym nowe rozwiązania legislacyjne, zabieramy samorządowi pieniędzy na oświatę, transport publiczny czy zdrowie realizowane z punktu widzenia powiatu. I właśnie po to dzisiaj ważnym elementem z punktu widzenia całego ruchu są również samorządowcy, którzy każdego dnia w zasadzie dołączają do naszej żółtej rodziny. Ale by to wszystko zamknąć klamrą, chciałam też przedstawić trójkę, która odpowiada na terenie województwa lubuskiego za tworzenie struktur politycznych. To jest pani Maja Nowak, Izabela Ziętek i pan Mirosław Różański, generał Mirosław Różański, doradca Szymona Hołowni do spraw bezpieczeństwa jeszcze z czasów kampanii wyborczej, który wciąż z nami prężnie działa, a tu w pewien sposób pełni rolę gospodarza, więc może z imieniu naszej trójki wojewódzkiej poproszę teraz pana generała o zabranie głosu. Szanowni Państwo, w 2020 roku Szymon Hołownia rozpoczął marsz poprzez udział w kampanii prezydenckiej. Marsz ku temu, by zmienić rzeczywistość, zmienić Polskę. Myślę, że wszyscy zgadzamy się z tym, że obecny stan rzeczy nie jest tym, który zadowala nas wszystkich. Nasza refleksja lat minionych też jest krytyczną, dlatego poszukujemy nowych rozwiązań. Tym nowym rozwiązaniem jest ruch Polska 2050. Dzisiaj, jestem przekonany, jest dzień szczególny, przełomowy dla naszego regionu, ponieważ pierwsi samorządowcy województwa lubuskiego, samorządowcy Międzyrzecza, deklarują oficjalnie, że chcą uczestniczyć w tym projekcie. Jestem przekonany, że wielu jeszcze z nas, przyjaciół, kolegów, z którymi rozmawiam na temat przyszłości ruchu Polska 2050 w województwie, będzie przekonanym, że warto do nas przyłączyć. Ja osobiście też się cieszę, że odbywa to się w Międzyrzeczu. W Międzyrzeczu, mieście garnizonowym, tak mi bliskim, gdzie w projekcie Szymona Hołowni jest wiele akcentów poświęconych kwestiom bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa poszczególnych regionów. To nie kto inny, tylko Szymon Hołownia, między innymi przywołuje, jak ważnym jest utrzymanie praw nabytych. My tutaj w Międzyrzeczu, w województwie lubuskim, gdzie tak wiele żyje rodzin wojskowych, byłych wojskowych, wie, jak to jest istotne, jest ważne. W naszym regionie żyje wielu weteranów. To też o nich wielokrotnie Szymon Hołownia się upomina i chce zagwarantować im godną przyszłość. Dlatego z tego miejsca chcę serdecznie zachęcić wszystkich, którzy chcą i upatrują szansę aktywności w projekcie Polska 2050, aby zgłaszali się do nas, aby zgłaszali się do Mai, do Izy, bo dla każdego będzie miejsce, dla tych, którzy chcą działać społecznie, dla tych, kto chcą działać na niwie przyszłej, związanej z samorządem, a nawet pracami w parlamencie. Gratuluję obu kolegom, Tomaszowi i Łukaszowi, tej decyzji i wierzę, że następni będą szli w ich ślady. Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Międzyrzecza i regionu naszego województwa i województwa lubuskiego. Dziękuję.
Szanowni Państwo, to bardzo ważny dzisiaj dzień dla nas, dla naszego ruchu, ponieważ my budujemy struktury polityczne. Struktury polityczne, które są strukturami odmiennymi od struktur, które mieliśmy możliwość dotychczas obserwować w polskiej polityce. Chcemy, żebyście wiedzieli, że ta polityka jest dla Was, dla obywateli i obywatelek, dla ludzi, którzy mieszkają w tych dużych, ale też w tych małych miastach. Dla wszystkich nas. Dlatego ten dzień, kiedy dziś dołączają do nas w Lubuskim pierwsi samorządowcy, na pewno zapamiętamy na długo i wierzę, że będzie naprawdę wspaniałym początkiem. To tyle z naszej strony. Dziękujemy za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania ze strony pana redaktora. Wszystko. To dziękujemy. Thank you.